Czego uczy mnie list do Rzymian? Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian? Od 9 rozdziału, 1 wersetu. Mamy tu opisane Boże drogi z Izraelem. Jest to w zakresie rozdziałów od 9 do 11. Stąd przechodzimy teraz do czwartej części listu do Rzymian. Po wersetach wprowadzających w pierwszym rozdziale apostoł aż do końca Rzymian 8 daje do zrozumienia, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i że grzech mieszka we wszystkich ludziach. Nie ma różnicy między ludźmi z narodu izraelskiego a tymi z innych narodowości. A dla wszystkich wierzących bez różnicy Bóg ma rozwiązanie w Panu Jezusie Chrystusie. W rozdziałach od 9 do 11 zajmuje się on teraz szczegółowo kwestią tego, co dzieje się ze specjalnymi obietnicami Boga danymi narodowi izraelskiemu. Jakie miejsce zajmują one obok boskich planów zbawienia wobec wszystkich ludzi? Uderzające jest to, jak Duch Boży używa wielu cytatów ze Starego Testamentu, aby uzasadnić naukę na ten temat z pism skierowanych do narodu izraelskiego. Jeśli chodzi o naród izraelski, możemy w tych rozdziałach zauważyć trzy ważne punkty ciężkości. Po pierwsze, w liście do Rzymian, 9 rozdział, dlaczego Izrael jest narodem wybranym i uprzywilejowanym? Nie dlatego, że Izraelici są lepsi od innych ludzi, ale z powodu suwerennego wybrania Boga w łasce. Rzymian 10 z kolei mówi, dlaczego Bóg odwrócił się od Izraela, bo ten lud był nieposłuszny mimo Bożej cierpliwości i miłości. Także mamy Rzymian 11 rozdział, dlaczego Bóg spełni w przyszłości obietnicę dla Izraela, bo Bóg dotrzymuje wszystkiego, co obiecuje. Dalej te trzy rozdziały wprowadzają nas do ważnych i powszechnie obowiązujących zasad. Tych zasad jest co najmniej 7. Bóg zajmuje się ludźmi, Bóg działa suwerennie, Bóg działa w łasce, Bóg działa sprawiedliwie, Bóg ma cierpliwość, Bóg karze nieposłuszeństwo, Bóg zawsze osiąga swój cel. Bóg zawsze osiąga swój cel. I Bóg postępuje suwerennie. Jest to opisane w liście do Rzymian od 1 do 33 rozdziału 9. Główną ideą Rzymian 9 jest suwerenność Boga. Kiedy On coś czyni, nie jest przed nikim odpowiedzialny. Nie musi pytać ludzi czy aniołów. On działa zgodnie z własną wolą i zgodnie z własną naturą. On działa w sposób suwerenny. Apostoł Paweł kocha Izrael. I widzimy to w liście do Rzymian, 9 rozdział, werset 1. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Kiedy apostoł Paweł w wersetach od 1 do 3 rozdziału 9, czyli w Rzymian 9 od 1 do 3, przystępuje do tego tematu, najpierw chcę podkreślić swoją miłość do narodu izraelskiego. Autentyczność swojego uczucia do ziemskiego ludu Bożego potwierdza 4 wyrażeniami. Mówię prawdę, nie kłamię, moje sumienie daje mi świadectwo, mówi w Duchu Świętym. I Rzymian 9:2. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Z powodu stanu tego ludu,
Apostoł Paweł miał wielki smutek i nieustający ból. Przywódcy Izraela przybili Pana Jezusa Chrystusa do krzyża i zabili Go. Nie chcieli przyjąć Go jako Mesjasza i odrzucili świadectwo Ducha Bożego skierowane do ludu po zmartwychwstaniu i po w niebo wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa. Przez Piotra i Szczepana, bo to oni przemawiali. To zasmuciło apostoła Pawła. To odrzucenie sprawiało mu ból. W swoich uczuciach bardzo zbliża się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus Chrystus zbliżał się do Jerozolimy, podczas swojej ostatniej podróży zapłakał nad tym miastem. Gdybyś i ty poznało, co służy ku pokojowi. Tak czytamy w Ewangelii według Łukasza. 19 rozdział, 41-42 werset. Z kolei Rzymian 9:3. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich, według ciała. Tutaj apostoł wyraża zdumiewające życzenie. On sam wolałby pójść do piekła, byleby Żydzi byli zbawieni. On sam wolałby zostać odłączony od Chrystusa, niż żeby oni zostali straceni. To nie jest i nie było możliwe, bo zbawienie jest nieutracalne. Żaden człowiek nie może brać winy drugiego. Apostoł Paweł też o tym wie. Ten okrzyk jest dowodem jego głębokiej miłości do tego ludu. Izrael to naród z wielkimi przywilejami, co podkreśla nam Słowo Boże w 9 rozdziale 4 i 5 werset. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Apostoł Paweł przedstawia nam niektóre ważne przywileje Izraela. Są Izraelitami. Ich protoplastą był Jakub, któremu Bóg nadał imię Izrael. Imię to oznacza walczący z Bogiem. Także synostwo. Bóg kocha ten naród i spełni wszystkie swoje obietnice wobec tego narodu. W historii ojca z dwoma synami opisanej w Ewangelii według Łukasza 15, synostwo Izraela jest wyraźnie zilustrowane. Ojciec mówi w wersecie 31 Łukasza 15. Do starszego syna. Ojciec mówi w Łukasza 15:31 do starszego syna, który zawsze z nim przebywał. Wszystko, co moje, jest twoje. Ten syn reprezentuje naród izraelski. Tak jak wszystko, co posiada ojciec, należy do niego, tak Bóg spełni wszystkie swoje obietnice wobec swojego ludu izraelskiego, ponieważ posiada on synostwo. Także mamy informację wyraźną o chwale. Chwała. Obłok Szechina osiadł nad namiotem zgromadzenia na pustyni, a także wypełnił świątynię Salomona. Jest to obłok obecności i chwały Boga. Jakiż to przywilej posiadać tę chwałę. Także mamy przymierza. Apostoł ma tu na myśli dwa przymierza Boga z narodem izraelskim. Pierwsze przymierze zostało zawiązane na górze Synaj. Drugie przymierze na podstawie krwi Pana Jezusa Chrystusa, tak zwane nowe przymierze, które w przyszłości będzie realizowane na ziemi. Prawo. Ważnym przywilejem Izraelitów było to, że otrzymali prawo. Zostało im ono przekazane przez aniołów, bo tak mówi nam list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 2 werset. Służba.
Bóg wyznaczył im służbę Bożą do pełnienia w przybytku i świątyni. Takiego ofiarniczego kultu nie znał żaden inny naród. Obietnice. Posiadają oni bezwarunkowe obietnice, które Bóg złożył Abrahamowi. Potwierdził je i uwiarygodnił przysięgą. Możesz to przeczytać o tym w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział od 15 do 19 wersetu. Także Izraelici posiadali ojców. Byli to z pewnością patriarchowie, tacy jak Abraham, Izaak i Jakub. Mieli też Mojżesza, który prowadził ich przez pustynię. Mogą też wspominać króla Dawida. To byli ich ojcowie, którzy prowadzili bogobojne i miłe Bogu życie. Ale co najważniejsze, Chrystus. Chrystus to jest główny przywilej Izraela. Z tego ludu wywodzi się Pan Jezus Chrystus, który urodził się z Żydówki. Apostoł Paweł mówi, ten Chrystus jest ponad wszystkim. Ten Chrystus to Bóg błogosławiony na wieki. Przez to podkreśla jego ludzką stronę. Jako człowiek jest pierworodnym, najbardziej wyróżnionym ze wszystkich. Jest on także Bogiem błogosławionym na wieki wieków. To pokazuje boską stronę jego osoby i istoty. Jezus Chrystus Pan jest prawdziwym człowiekiem i jako taki pochodzi z narodu izraelskiego oraz wiecznym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg w swojej suwerenności wybrał Izaaka i to możemy o tym dowiedzieć się w Rzymian 9 od 6 do 7. Nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. Słowo Boże nie utraciło swojego autorytetu. Bóg nie potrzebuje poprawiać samego siebie. Izraelici źle rozumieli i źle zrozumieli Jego słowa, bo Jego obietnice nie dotyczą wszystkich potomków Abrahama. Jego plany błogosławieństwa dla ziemskiego ludu dotyczą tylko potomków suwerennie wybranych przez Boga. I to nie dlatego, że są potomkami Abrahama, ale przez to, że Bóg łaskawie ich wybrał. Bóg oświadczył Abrahamowi, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To był niezależny wybór Boga z łaski. Nie wybrał Ismaela czy synów Ketury, ale Izaaka. W swojej suwerenności Bóg chciał wypełnić swoje obietnice dane Abrahamowi w Izaaku i jego potomkach. Rzymian, 9 rozdział, od 8 do 9 wersetu, to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Jeszcze raz przeczytam Rzymian, 9 rozdział, 8-9 werset. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Pierwszym synem Abrahama był Ismael, który został poczęty wskutek jego starań. Ten jednak nie mógł być uznany za zapowiedzianego przez Boga potomka. Natomiast Izaak był dzieckiem obietnicy. Został poczęty zgodnie z wolą Boga. On miał być potomkiem, do którego odnosiły się obietnice. Warto posłużyć się tu takim obrazkiem, ilustracją z Ewangelii Jana 6,63. Bóg nie może przyjąć tego, co wypływa z naszej mądrości i własnej woli, bo ciało nic nie pomaga.
Także wiemy z tego 9 rozdziału listu do Rzymian, że Bóg w swojej suwerenności wybiera Jakuba. O tym mówią nam wersety 10 do 13, 9 rozdziału listu do Rzymian. Rzymian 9:10. Nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem, albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisano. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Można powiedzieć, że dochodzimy tutaj do dobitnego wyrażenia suwerenności Boga. Rebeka była w ciąży z bliźniakami, zanim się urodziły i zanim nie uczyniły nic dobrego ani złego, czyli zanim się urodzili i zanim nie uczynili ani zła, ani dobra, Bóg dokonał jednak wolnego wyboru. Ma do tego prawo, bo jest Bogiem. Powiedział do Rebeki, starszy będzie służył młodszemu. Bóg chciał, aby Ezaw był podporządkowany swojemu młodszemu bratu Jakubowi. W ten sposób ustalił hierarchię wśród synów. Tu można się posłużyć ilustracją. Z tego wynikają dwie ważne, obowiązujące do dzisiaj zasady. Bóg działa suwerennie w swojej łasce oraz to człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. Bóg ułaskawia w swojej suwerenności i o tym nam mówi list do Rzymian, 9 rozdział, od 14 do 16 wersetu. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Powstaje teraz pytanie, czy Bóg jest niesprawiedliwy w swoich suwerennych działaniach i decyzjach? Apostoł odpowiada na to wykrzyknieniem. Bynajmniej. I udowadnia to, przedstawiając dwa przykłady. Kiedy Bóg działa suwerennie, to działa w łasce w stosunku do Izraela i sprawiedliwie w stosunku do Faraona. Najpierw cytuję wypowiedź Boga z Księgi Wyjścia, gdy naród izraelski uczynił sobie złotego cielca jako bożka, Bóg powinien był ich osądzić na podstawie ich zachowania. W swojej suwerenności wycofał się i wyszedł w miłosierdziu do swego apostatycznego ludu. Mamy o tym też świadectwo w Rzymian 9:17-18. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Tak, w tym fragmencie apostoł przytacza przykład Faraona. Bóg go powołał do życia, aby okazać na nim swoją moc, aby jego imię było głoszone na całej ziemi. Z drugiej księgi Mojżeszowej wiemy, że Bóg zatwardził serce Faraona. Najpierw czytamy 7 razy, że sam Faraon zamyka swoje serce na głos Boży. Dopiero po powtarzającym się sprzeciwie nastąpił Boży wyrok. Była to więc konsekwencja jego sprzeciwu wobec Boga. Dlatego Bóg użył Faraona, aby pokazać ludziom swoją wielkość i majestat w sądzie. Kiedy Faraon zatonął wraz ze swoją armią w Morzu Czerwonym, stało się to powszechnie znane, że Bóg Izraela jest silniejszy i wywyższony ponad bogami Egiptu.
Na koniec apostoł Paweł podsumowuje ten fragment. Kogo chce, ułaskawia. Bóg działał w suwerennej dobroci wobec Izraelitów. Kogo chce, tego czyni hardym. Bóg postąpił sprawiedliwie wobec Faraona, ponieważ on sam zatwardził swoje serce. I tutaj można się posłużyć pewnego rodzaju ilustracją. Rozumiemy teraz, Bóg działa zgodnie ze swoją naturą. On jest światłem i on jest miłością. Jego działania z nami, ludźmi, wynikają z tych dwóch wielkich cech. Kolejną rzeczą jest kwestia suwerenności Boga. Suwerenność Boga jest podstawą wszelkiego prawa i moralności. I o tym mówi nam m.in. rozdział 9 listu do Rzymian, wersety od 19 do 21. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Apostoł spotyka się teraz z możliwym sprzeciwem człowieka wobec suwerennego działania Boga. Widać to w słowach skierowanych przeciwko niemu. Kim my, mali ludzie, jesteśmy, aby brać się za ocenianie czy nawet krytykowanie Boga? Przecież On jest naszym Stwórcą i jesteśmy odpowiedzialni przed Nim jako Jego stworzenia za nasze zachowanie. Dlatego to nie mamy prawa sądzić Boga, ale On ma prawo sądzić nas, ale On może sądzić nas. Apostoł Paweł ilustruje to na przykładzie garncarza, który może uczynić z bryły gliny piękne lub brzydkie naczynie. Rozumiemy to bardzo dobrze. Garncarz może kształtować naczynia według własnego gustu. Nie musi najpierw pytać o nie gliny. Tak samo jest z Bogiem. On ma prawo do suwerennego działania, bo jest Bogiem. Kiedy działa suwerennie, nie postępuje w sposób arbitralny, ale według swoich własnych standardów. Jego działania ujawniają jego zasady, które są podstawą wszelkiego prawa i moralności. To nie człowiek, ale Bóg określa, co jest słuszne, a co nie jest, co jest dobre, a co nie jest. I co jest złe, a co nie jest. Także mamy temat naczyń gniewu, opisany w 9 rozdziale, w wersecie 22. Naczynia gniewu. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, przeznaczone na zagładę. Naczynia gniewu to wszyscy bezbożni ludzie. Bóg znosił ich z dużą cierpliwością, to znaczy długo czekał z osądem. Wieczne potępienie w wyniku ich buntu przeciwko Bogu z pewnością nadejdzie. Oni sami zgotowali sobie ten straszny sąd przez swoje nieposłuszeństwo i odrzucenie Boga. Ponieważ się nie upamiętali, mimo okazywanej cierpliwości, doświadczą jego gniewu i mocy w sądzie. Naczynia zmiłowania także są omówione w 9 rozdziale, 23 wersecie. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Naczyniami ułaskawienia są wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Naczyniami ułaskawienia są wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Naczyniami ułaskawienia są wszyscy odkupieni. Są to ludzie,
których Bóg ułaskawił, choć zasługiwali oni na sąd. To łaskawe działanie ujawnia wielkość Jego chwały. Sam Bóg wcześniej przygotował odkupionych do chwalebnej przyszłości. Nie jest to wcale ich zasługa, wszystko zawdzięczają Bogu. Naczynia gniewu trafiają na zgubę z powodu swoich własnych złych uczynków. Naczynia ułaskawienia osiągają przyszłą chwałę dzięki suwerennemu działaniu Boga. Także mamy tutaj perspektywę czasu łaski. 9 rozdział od 24 do 26 wersetu. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. W czasie łaski Bóg w swojej suwerenności przyjmuje ludzi spośród Żydów i narodów, stawiając ich na gruncie wiary chrześcijańskiej. Apostoł podkreśla to dwoma cytatami z proroka Ozeasza, dwoma wypowiedziami z proroka Ozeasza, jak też u Ozeasza mówi. Pierwszy cytat dotyczy osób z narodu izraelskiego, które uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie ze swoim pochodzeniem należeli do Izraela, który w tamtym czasie miał status nie mojego ludu, ze względu na swoją niewierność. Mimo to stali się umiłowanymi dziećmi Boga przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Drugim cytatem z Ozeasza dowodzi, że ludzie innych narodów również dochodzą do wiary w Pana Jezusa Chrystusa i są przyjmowani przez Boga na gruncie chrześcijaństwa, bo uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Nie mieli w ogóle do tego żadnych praw, ale uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i przez wiarę w Jezusa Chrystusa Pana stali się synami Boga żywego. Także mamy kwestię związaną z uciskiem. List do Rzymian, 9 rozdział, 27 do 29 wersetu. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie, bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Wersety te mówią o przyszłym czasie, po zabraniu Kościoła z ziemi, po pochwyceniu odkupionych na 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, po pochwyceniu Kościoła, po pochwyceniu odkupionych z czasu łaski, nastąpi straszny czas ucisku na ziemi. Jednak Bóg dopilnuje, aby nawet w tej przyszłej epoce jednostki zostały zbawione i doświadczyły błogosławieństw Nowego Przymierza, które będzie w tysiącletnim królestwie. Będą one nieliczne, bo przecież mówi nam o tym Rzymian 9:27. Choć liczba ludu Izraela będzie wielka jak piasek na morzu, to jednak tylko resztka zostanie uratowana. Pan skróci ten trudny czas sądu, bo inaczej nikt by nie przetrwał i nikt by nie wszedł do chwalebnego królestwa pokoju. Naród izraelski stałby się wtedy podobny do mieszkańców Sodomy i Gomory. Gdy miasta te dotknął sąd Boży, nikt nie ocalał. W całej Biblii jest mowa o resztce. Są to nieliczni ludzie, którzy są pobożni w bezbożnym środowisku. Nie ma więc w tym wyrażeniu nic pejoratywnego czy obraźliwego.
Przeciwnie, jest to coś bardzo cennego dla Boga i zresztą Księga Malachiasza. 3:16-17. O tym nam mówi. Przyszła resztka z Izraela jest zawsze postrzegana jako reprezentant całego narodu. Stąd można wyciągnąć wniosek widoczny w wersecie 30. Wniosek taki, że Izrael jako naród jest odrzucony przez Boga. Rzymian 9:30. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. Wypowiedzi z wersetów 30 i 31, czyli z Rzymian 9, 30 i 31, należy rozumieć dość zasadniczo. Narody w ogóle nie dążyły do przestrzegania sprawiedliwości. Żyły według własnych pragnień i nie pytały o to Boga. Teraz niektórzy spośród nich uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i w ten sposób otrzymali boską sprawiedliwość. Stali się synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Są przez Niego akceptowani. I możemy tutaj przyjrzeć się temu, co Słowo Boże nam objawia w Rzymian 9, 31-32, pierwszej części wersetu. Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Izraelici natomiast szukali sprawiedliwości opartej na prawie. Szukali ludzkiej sprawiedliwości wypracowanej przez samych siebie. Jednak żaden z nich nie mógł wypełnić prawa w pełnym zakresie. Nie osiągnęli więc jej i Bóg nie mógł tego zaakceptować. Dlatego należy przyjąć słowa objawione w Rzymian 9, 32 w części B do 33 wersetu. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Izraelici również odrzucili Syna Bożego. On jest tym kamieniem danym przez Boga, o który się potknęli w niedowiarstwie ich, bo nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Obrazili się na Niego, bo objawił Bożą łaskę, bo pokazał im się jako jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma Boga. Nie chcieli tego. Fakt ten wydobywa na światło dzienne cytat ze Starego Testamentu. Ponieważ obrazili się na Pana, odrzucili Go i ukrzyżowali, Bóg odrzucił też na pewien czas naród izraelski. Pod koniec Rzymian 9:33 jaśnieje wspaniała łaska Boża. Kto w Niego wierzy, kto w Niego uwierzy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nawet jeśli ludzie w ogóle, a ich przywódcy w szczególności, odrzucili Jezusa Chrystusa, wciąż istnieje możliwość, aby poszczególne osoby z ich grona uwierzyły. Nie zostaną zawstydzeni. Nie będą prowadzić straconego i niespełnionego życia i osiągną niebiański cel. Chciałbym podsumować główne punkty tego 9 rozdziału. Bóg działał suwerennie w całej historii narodu izraelskiego. Nie do człowieka należy kwestionowanie suwerennego działania Boga.
W swojej suwerenności Bóg nie działa arbitralnie, ale zawsze zgodnie ze swoją naturą. Bóg używa swojej suwerenności w celu przebaczenia, ale nigdy nie używa jej, aby przeznaczyć kogokolwiek bez powodu na zniszczenie. Stąd możemy zająć się następnym razem tematem takim, że Bóg zwraca się do innych narodów, co widzimy w Rzymian 10 rozdział od 1 do 21 wersetu.